Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Velis Madness Returns. Ja jestem Juno. No i witam was właśnie ponownie, co już mówiłam, w tym jakże to cudownym poziomie. Tak siedzę i uśmiecham się sobie do monitora, ponieważ... to są klimaty, które ja po prostu kocham. I nie wiem gdzie iść, czy tam... Czy stamtąd przyszłam? Tak, przyszłam stamtąd? Tak, przyszłam. Tak, panicznie boję się, że gdzieś pójdę i zamkną się za mną drzwi w momencie, gdy jeszcze nie zdążę sprawdzić wszystkiego. Alicja, czemu... No, nie mogła się ruszyć przez moment. Tak, kolejna dziurka od klucza, bardzo dobrze ukryta. No, czyli co? W tym odcinku dalej zdobywamy znajdźki. Nie skończyło się tak, jak przewidywałam na tamtym. Gdzie to jest? Certain smells are one-off. You'd never mistake burning human flesh for roasting a lamb chop. Czy tylko ja nie lubię tej pielęgniary starej? Nie wiem i nie będę o tym na razie dyskutować. Skupić się na skakaniu trzeba. Tak. Czaszki bardzo zachęcające, żeby pójść w tamtym kierunku. I widzicie, jest nowe utrudnienie w skakaniu po niewidzialnych platformach, ponieważ z tych rzeźb czasami one zioną ogniem, że tak powiem. Zapewne co jakiś czas, tak? No właśnie. Zapalające się oczy są ostrzeżeniem. No, na razie ten czas jest dosyć taki długi, że... O, tam coś jest. Że można sobie spokojnie, że tak powiem, przeskoczyć, nie zwracając za bardzo uwagi na te rzeźby. Ale z czasem w tym poziomie to będzie naprawdę problematyczne. Ale mam nadzieję, że jakoś sobie i z tym poradzę. Jak już tyle przeszłam, gra mi się zacięła. Znowu gra zaczyna się zacinać. To nie jest fajne. Jaka nieprzyjemna twarz o wielu oczach. Tutaj... to też by... Aha, dobra, tu jest jeszcze jedno. Dobra, dobra. I to też sobie lata, tak więc trzeba ostrożnie. I tutaj... He who saves a single soul saves the universe. Remember? No nie, nie chcę tam. Znaczy, chcę i nie chcę. No, gdzie są osy? Gdzie? A, tutaj. No, jedna z tam. Alicjo, zagalopowałaś się troszeczkę. No. Dobra. Jeszcze raz i spokojnie, spokojnie. Tak, i to, co mówiłam wcześniej. Te osy takie... jakby groźniejsze. Właśnie, widzicie. One również będą występować, niestety. One blokują niestety swoje... jakby... swoje strzały, na pewno. Blokują strzały Alicji. Jak widzieliście. My też byśmy blokowali, gdybyśmy mieli parasolkę. O. Też nie jest to jakiś tam wybitnie trudny przeciwnik, ale no... Wiecie, jak zdarzy się coś takiego, że będzie bardzo dużo tych mniejszych os i właśnie takiego nam dorzucą, to już się robi, wiecie, mały problem. Teraz tak. Wiem, gdzie jest dalsza droga, to widzę, ale coś tu jeszcze chrumka. Ha. No i zastanawiam się, czy może tu gdzieś jest ukryty świński ryj. Nie mam pojęcia. O, tam jest koszyczek. Czyli musi być gdzieś i świński ryjek, tak.
Tylko pytanie, gdzie, moi drodzy? Widzicie go, czy nie? O, tu bliżej coś... Nie mam pojęcia, ale wiem, że gdzieś jest. Tak jakby z tej strony coś. Jest! No tak, oczywiście, wiedziałam. Chociaż już przez moment zdążyłam zwątpić, że jednak nie. A, no to teraz elegancko możemy sobie... Wow, nie. Za nisko, Alicja. Aj, w ten wir jakoś dziwnie wpadłaś. O, jest lepiej. Jeszcze troszeczkę do góry i po koszyk. To wiecie co, tak sobie myślę, że teraz trzeba będzie ulepszyć zdecydowanie tego konia naszego. No bo jakoś więcej go chyba używamy do walki z tymi osami wrednymi. Mamy jakieś papierowe trupy. Is she the chosen one? Our savior? Our benefactor! Tak, papierowe mrówki, którym postaramy się pomóc w miarę naszych możliwości. A to co robi? Dobra, na razie to nie, ja tam nie chcę iść. Na razie chcę sobie co nieco pozwiedzać. Speak with the elder. Yes, you really must. He knows. Ej, jak zwykle nie wiem, gdzie jest właściwa droga. Zobaczymy. Nic się za mną nie zamknęło. Tam jest chyba właściwa droga. Tak więc teraz pójdziemy do tego miejsca. Wszystko ma jakieś złowrogie twarze, albo to już ja zaczynam coś widywać. O, nawet ten czajnik. Dobra, idziemy tu. Aha, widzicie? Warto się rozglądać i wracać. O nie, znowu puzzle. Nie. Mam nadzieję, że tym razem bez bugów się obejdzie. Mam nadzieję, naprawdę. Your victories in combat and conundrum suggest your fitness to confront the challenges ahead. Mental strength will confirm your worthiness or declare your defeat. Proszę, niech już nie będzie żadnych problemów z tym. Dobra, najpierw to się nie przejmujemy, bo musimy znaleźć chyba resztę tego wszystkiego. Tu nam grzyb się pojawił. Ale do grzyba później, najpierw to. To się bardziej w oczy rzuciło. Alicjo, idź tam. Jakieś zęby na zachętę? Miło, naprawdę, z ich strony. W ogóle, co za pomysł uspierania zębów, nie sądzicie? To troszeczkę takie niecodzienne. No fajnie, fajnie, mi się podoba. Tak, świetliki. Wow, i osy, oczywiście. Bez nich się nie obeżę. Mogę do wody wejść? Alicja się nie utopi? Nie, ewentualnie sobie nóżki zamoczę, ale chyba to nie jest problemem dla niej w tym momencie. Szczególnie dlatego, że mamy o wiele ważniejsze jakby cele do wykonania. A właściwie to jeden główny cel, ale jak ja mam tam... No, na szczęście mi się udało. Dobra. I co, jeszcze coś, tak? Jeszcze jedno. Tutaj, wiadomo. Jak nigdzie indziej, no to gdzieś za skałą. No to jest po prostu oczywiste. Całe szczęście, że nie zabłądziłam w tym momencie, bo to byłoby takie podobne do mojego zachowania w grach. No naprawdę żałosne by było. Ale nieważne, teraz trzeba to jakoś ułożyć.
Zielono-fioletowe smoczysko jakieś. To ruszymy. No, zobaczcie, teraz wszystko działa bezproblemowo. Więc ja się z tego wielce cieszę. To tak, to tutaj, no i to tu. Łatwe to jest, aż dziwne. You can save us. I'll open the path. Dziękuję. Dobra. W sumie to jeszcze łaskę mi robi, że otwiera mi przejście, nie? Jak mam ich uratować? Dobra, wiem, że musiał tam się przekonać, bla, bla, bla. Ale w sumie chyba nie mają lepszego wyboru. Jejku, jak to lata? Lata jakoś, tak? Całe szczęście, że na tych to akurat można sobie tam po prostu przejść, a nie skakać. Tak, tak, najpierw chcę ząb. Przejażdżka będzie co prawda dłuższa, no ale ząb musi być. No, kosteczki, zetknijcie się, myk. Jeszcze ten ząb będzie nasz. Wiem, że może to troszeczkę takie niepotrzebne przedłużenia, ale ja chcę mieć wszystkie zęby, jakie jestem w stanie podnieść, tak więc, no wiecie, dobra, teraz to już można szybciej. No i kolejny, czy ten sam, papierowy. You must defeat them to reach Caterpillar's retreat. I suppose I must go to the mountaintop, as it won't come to me. We have faith that Caterpillar, the strange and wondrous, helps those in need. One day we'll have proof. Purity of heart is to will one thing, to approach his sacred eyrie. You must confront the savage daimyos. You prevent our access to his power. I'll open the entrance to the sacred caves, where your journey begins. Mhm. Znowu wchodzimy do czyjejś paszczy. Ja nie wiem, co twórcy mają z tym właśnie motywem. A tu jest coś, czego ja bardzo, ale to bardzo nie lubię. Pewnie nie uda mi się za pierwszym razem, a właściwie nawet na pewno mi się nie uda. Nie cierpię tego. Znaczy tam nie cierpię, wiecie. W sumie to taka minigra też jest fajnym urozmaiceniem. Ale to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo problematyczne dla mnie przynajmniej. The fruitful landscape encouraged industry, tolerance and cooperation. Loving families flourished, happy children, dear friends, grateful for their well-being, lived for generations. Pure, active, and free. But the sudden onslaught of alien attacks broke their fragile bodies and nearly crushed their generous spirits. Jeśli mam być szczera, no to tak, no na razie to wygląda dość łatwo. I no całkiem ładnie jest to zrobione, bo tak wiecie, tak jest to narysowane. Ała! Jakby. No, pod tym względem to mi się naprawdę podoba, ale pamiętam, że zawsze miałam tu okropne problemy i nie widzę, gdzie opadam. Oj, tak, au, zabójcze bambusy, na które musimy uważać i jest, jest, udało mi się. Dobra, nie, na razie jakoś nam w miarę idzie to, o dziwo. I nie jest tak trudno, jak myślałam, że będzie. Wow, to wszystko pada i w zasadzie wszędzie tu możemy zginąć. Tak, bardzo ruchome to jest, niestety. O, możemy też zmniejszać Alicję. Na szczęście, bo czasami to może się przydać. Aha, musimy tu wskoczyć, tak? A tam co jest? Nie mam pojęcia, ale dobra, idę tutaj. No. Kolekcjonujemy tutaj również coś. Nie wiem, czy tam coś jest, mogę zaryzykować?
O nie, 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 nie! Cholera, jasna, no. Dobra, przynajmniej nie zaczynam całkowicie od początku, tylko od jakiegoś tam momentu. No i jakieś te brzoskwinie musimy kolekcjonować. Nie wiem, dlaczego chciałam powiedzieć śliwki, albo może już powiedziałam. Temu też spróbujemy jakoś uciec. No i już idziemy tu właściwą chyba drogą. Mam nadzieję, że to jest właściwa ku końcowi tego momentu w grze. Niestety będzie ich chyba jeszcze kilka, z tego co pamiętam. A tam w sumie niestety. Nie jest tak źle. Na razie. Dobra, tutaj... A, ząbek. Alicja! Nie dyskutuj. Dobra, tutaj coś jest? Tak? Aha, grzyb, oczywiście, ale najpierw co? Co tutaj? Kurde, nie mam pojęcia. Sprawdzimy, co jest tam. Boję się, że nie wrócę. Aha, najpierw to może powinnam się martwić, czy w ogóle dam radę gdzieś doskoczyć, gdzie te grzyby mnie prowadzą? O Jezu. No nie, no. Gro, nie bądź aż taka okrutna. Alicja? Alicja! Sorry. Nie, tam jest ta brzoskwinia, ja ją chcę. No. Nie lubię się irytować, jak gram. To nie jest fajne. Spokojnie, spokojnie. No. Wiecie co? Spróbuję może tamtą brzoskwinię zdobyć poza nagraniem. Jak mi się nie uda jeszcze raz. Dobra, ostatni. Tu była... No! Jak ja nie doskoczyłam tam? Dobra, nie. Mam w dupie brzoskwinię. Nie mam zamiaru jej tam, nie wiem, zbierać się, trudzić. Idziemy dalej po prostu. Wkurzyła mnie. Nie lubię, jak mnie brzoskwinia irytuje. O, tu jest jeszcze jedna. One dają nam coś oprócz zębów? Czy co? Czy jak? Nie wiem. Nie no, na to wygląda, że muszę tam iść. Więc może mi się uda, albo i nie, nie wiem. Alicja, do jasnej, no. Jest, moi drodzy, udało nam się. Znaczy, dla mnie się udało. Aż się boję skakać tam z powrotem. Dobra. Udało mi się, jak wrzuciłam na luz i przestałam narzekać. Tak. Chyba powinnam w ogóle narzekać jeszcze mniej. Nie wiem, gdzie to nas prowadzi. Bardzo mało widzę. Takie jakieś wielgaśne drzewo. Nie spadaj, błagam cię, Alicjo. Nie! O Boże, nie. Jest, udało mi się uratować sytuację. Nawet nie wiecie, jak się cieszę. Wow, ostatni, najważniejszy chyba skok, tak? O, tutaj pociągnijmy za łańcuszek i... Błagam, niech ta plansza już się skończy. W sensie ta minigra mam na myśli. O, jest, wreszcie. No, wciskam C. Wow, nie sądziłam, że sprawi mi to aż takie jakieś trudności i emocje, co jest najważniejsze. No, ale to chyba pozytywnie, naprawdę. Powiedzmy. O, ten moment też mi się strasznie only podoba. The foolish believe suffering is just wages for being different. I znowu gdzieś... tu są posągi gejsz. Bardzo smutnych swoją drogą.
A jak gdzieś słyszę świński ryj? Najpierw pójdziemy tutaj, ale jeszcze nie tam, tak, bo to będzie dość trudne. O, właśnie. Mówiłam, że gdzieś jest... Lubię zawsze dostawać to, czego chcę. Wiem, że czasami nie można, no ale zawsze trzeba się starać, prawda? No właśnie. Bardzo podobają mi się te posągi. Ładne są. Takie wymowne dosyć. Jeśli chodzi o krwawe łzy, które bywają tutaj w tej grze bardzo często. Commemorate her deceased family in marble. I know a gifted sculptor with whom I might negotiate a commission. Doskoczę, czy pożałuję, że będę próbowała? Chyba pożałuję. Albo... Sprawę można rozwiązać i w ten sposób. Dobra, teraz trzeba tak, uważać, bo te takie podświetlone znaki zapalają się, więc trzeba na nie uważać. Jeszcze raz powtórzę. Tak, łucznicy to jest coś, czego wręcz nie cierpię. Znaczy, może nie cierpię, ale wiecie, jak to jest. Oni potrafią wkurzyć człowieka. Znaczy, jak jest jeden, no to tam wiadomo. Ale jak jest kilku na arenie jakiejś konkretniejszej, robi się problem wtedy. Idziemy tutaj. Tutaj. Spadaj. W sumie są... Au, łatwiej do zabicia, ale właśnie, jak mówiłam, robi się ich więcej. I na przykład herbatka do nich nie dolatuje. Więc czasami trzeba się z tym namęczyć trochę, ale to tam... jabłuszko jakieś, albo brzoskwinia, nie wiem, co to było. No, ta figurka, naprawdę... Ma bardzo taką smutną wymowę. A, jest grzyb. Już myślałam, że nie wiem, gra robi mnie w konia. No i jakże ja lubię ruchome otoczenie. Ono jest zawsze... Jak coś w grach jest takie dynamiczne, to po prostu od razu uzyskuje moją sympatię, ponieważ no, nie lubię nudy. A jak ciągle podróżujemy, ała, w tych samych miejscach, albo na zasadzie przynieść z końca planszy coś i wciśnij coś, żeby przejść dalej i w sumie mamy kolejną, ała, taką samą planszę. Alicja, wstawaj! Ej, no, nie wierzę. I mamy kolejną taką samą planszę, no to już nie jest aż tak wesoło. Aj! Dobra, coś mi chyba nie wyszło. No nic, no spróbujemy jeszcze raz. A ja przestanę może gadać w tym momencie. Ajajajaj, nie wierzę. Dobra, myślę, że możemy tutaj zakończyć ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Życzcie mi powodzenia w kolejnym, a na razie cześć wszystkim.